Sprawa śmierci czeskiego posła jest badana i wkrótce zostanie wyjaśniona. Jeśli to zabójstwo. Ja zabiłem go, przysięgam. Zabiłaś całą moją rodzinę. A teraz mnie próbujesz zniszczyć. Kazimierz został królem polskim uznanym przez wszystkie narody. I nikt mu już tego nie odbierze. Straże na zamku zostały podwojone. Wszyscy możecie czuć się bezpiecznie. Korona Królów. Dziś o 18:30 w Jedynce.